Siema, z tym trafił nas 202 odcinek sezonu 6. Wcześniej mówiłem o tym, Semionowok teraz. Nie użyłem tego. No, tak. Tu jest mozus napisane. Nie wiem, czy komuś polecam. Nikomu chyba szczerze nie będę polecał takiego mikrofonu baciwnego. Niestety, myślę, że XR jest dobre, ale za swoją cenę niestety. Kupię T22, się będę na Nowoksie niestety. Nowox ma lepszy, Nowox jest lepszy niż od tego mikrofonu, czyli widać tutaj, tu, jeśli widzicie, tutaj, to jest XR, podłączam, mogę podłączyć, ale nie chcę go podłączać, będę tylko podłączał wtedy, kiedy mógł tam sobie włączyć, nie, włączę tam, ten, jak kupię AT20 czy Audio Technica AT20, to wtedy będę już korzystał z niego, bo na razie nie chcę korzystać z innego mikrofonu, będę na Nowoksie leciał niestety. Nie chciałem lecieć na Nowoksie, nie na Nowoksie będę leciał teraz, bo jest lepszy niż ten od Mozosa MKKit 800 Pro. Kupiłem chyba go na... Kiedyś kosztował chyba 130. Na pewno jak go trochę za 99 zł, myślałem, że będzie o lepszy, bo jest XR. XR to będzie za swoją cenę. To będę teraz już zbieram i kupię te 2020 audio techniki. Jeśli będzie dobry, na pewno będzie dobry, bo jest chyba droższy minimalnie od Nowoxa. To będę leciał na Nowox, to wtedy będę na tym leciał i interfejs to da radę wtedy. Mam nadzieję, że nie będzie. Mam nadzieję, że nie będzie podłaśniał mikrofonu, bo AT2020 jest dobry chyba, szczerze. Jest mocno polecany, więc na pewno 2020 zainwestuję, ale na razie muszę lecieć na Nowoksie moim, bo nie ma takiego szumu swojego z USB-ka. Mówię, że USB-ki są słabe. Powiem tak, przy XR-ze to chowają się, ale nie przy tanim mikrofonie. Tak, nie wiem ile to kosztuje, 150, może 160, jak 200 kosztuje za ten MKKit 800 Pro. Lepiej wam polecam, kurna, wydać 50 zł na uchwyt, który ja mam. Powiedzmy, to jest ten Kvorsa AD2020, jeśli chcecie. I poczekajcie i kupcie sobie Nowoxa, bo stary Nowox jest lepszy od tego. Przyznaję sobie rację. Byłem głupi, myślałem, że ten, co będę miał, jest lepszy. Przez kilka odcinków teraz już się psuje. Tak naprawdę się nie nadaje już na takie korzystanie mocne, które no, mocno nagrywam. Mocno swój głos marnuję i nagrałem dla was odcinki i tak dalej, więc szczerze jak miałem polecić to osoby, które nie chcą wydawać pieniędzy mocno, a to żeby był w ogóle mikrofon, no to wtedy, ale jeśli zależy takim osobom jak mi, powiedzmy, na dźwięku, no to już trzeba zainwestować w normalny mikrofon. Tak, to już trzeba w normalny mikrofon zainwestować. Jeśli ktoś chce, i powiem tak, go tego Mozosa można dać wtedy, kiedy masz, powiedzmy, interfejs za, nie, interfejs, powiedzmy, za 500 lub nawet chyba 2000, to wtedy ten mikrofon da sobie, wtedy ustabilizujesz go efektami i tak dalej. Potem ja go nie ustabilizuję, nie mam takich pieniędzy, 2000 na takie zawołanie, bo zbieram na teraz 140, bo to powiedziałem chyba 130. A jeszcze pewnie będę kupował tam, jak kolega przyjdzie mój, to będę po prostu Pepsi lub kole mu proponuję i tyle. I teraz będę zbierał po prostu na lepszy mikrofon, na pewno, na stówę. Chyba że mogę jeszcze później spróbować, to zamiast, nie, mikrofon na początek poleci pierwszym. Pierwsze co poleci, chcę zejść z USB-ka na razie, żeby nie mieć, ale USB-ka będę miał podłączonego jeszcze pod monitor. Mam tego Nowoxa pod monitor, bo krótki ma kabel, strasznie ma krótki, powiedziawszy. Jeśli kupię mikrofon, to USB zostanie jako tako, tylko po prostu będzie... po prostu będzie ten miał swoje przeznaczenie, jakby chciał coś podłączyć. Powiedzmy Nowoxa znowu. To tak, ale czy komuś polecam? Nie. Ten pewnie to niedługo już wywalę, bo nie wiem, koledzy na pewno je odsprzedam, bo musiałbym odsprzedać z tym zestawem, z tym z tyłu, żeby płacić minimalnie ten. Tylko jak musiałby tak wziąć stówę, dać od siebie, jakby chciał kupić, to wtedy tak, to stówa, bo tak to.
jakbym chciał normalnie polecieć jak ze sklepu z ceną, no to trochę by więcej wydał. Wiem ile by. Mikrofon chyba jak 150, to 50 chyba jeszcze 60 kosztuje ten sam. Do podgłośniania chyba. Ten coś w tym stylu, no to jeśli komuś nie zależy na świetnej jakości, no to tak. Wtedy tak mikrofon może polecić do was, ale jeśli komuś zależy, jak mi, bo mi bardzo zależy na audio, no to nie polecam go, strasznie go nie polecam, bo tamten jest szum, nie wiem czy w tym, no ten najlepszy mikrofon może, no ten jest czuły mikrofon, to ja znam, no bo zawsze był czułym mikrofonem, powiem, że nie, on zawsze był takim czułym mikrofonem na TT, ale jeśli ktoś chce sobie go kupić, to kupi sobie. Ja kupiłem go, chyba te 300 kosztowało 39 zł w wersji czarnej. Ja wersję czarną lubię mikrofonów, tak jak, no tak, nie mam pieniędzy dużo, ale audiotechnikę, nie USB-ka, bo USB-ka 600 zł kosztuje. Dwa razy chyba tyle, chyba co pamiętam. No to nie polecę w tą stronę tego takiego mocno budżetowego. Ja go tylko polecę tak, żeby ten mikro byłby fajny i głośny. Ale na pewno audiotechnika jest polecana na zagranicznym YouTubie, mocno jest polecana. Jeśli mocno jest polecana w zagranicznym YouTubie, no to tym też ci teraz spróbuję kupić sobie go i będę korzystał z tego interfejsu. Z interfejsu będę korzystał częściej. Teraz to tak z miesiąc, dwa? Nie no, tak z miesiąc, może jakieś dwa miesiące, ale chyba tak czuję, że miesiąc ten. Będę w tym, że w lutym będę miał już ten mikrofon po prostu, w lutym, bo ja to w styczniu nagrywam dalej. A i mówiłem w wcześniejszym odcinku o tym, bo tego samego dnia nagrywam. Będę miał angielski, był angielski przez chwilę, ale inny kolega z klasy ją wyrzucił z rozmowy i zadała pracę domową. Niestety za karę musieliśmy mu odrabiać, on też do 17 już dawno jest. Ale zdążyłem, odrobiłem to od razu. Po angielsku, jak pani mogę dołączyć, od razu to zrobiłem i tak naprawdę nie mam zadane, to się cieszę z tego. Ale czy komuś polecałbym ten mikrofon? Powiem tak, powtórzę się jeszcze raz, jeśli to komuś nie zależy, a chce, żeby był mikrofon, to tak. Jeśli komuś zależy na audio, jak mi strasznie zależy na audio, żeby wypadało mocno audio fajnie, no to nie polecam tego mikrofonu tak naprawdę. Ode mnie, więc jeżeli będziesz chciał lub chciała kupić ten mikrofon, to poproszę na opinię, a jeśli nie trafiasz na mój kanał, no to teraz trafiłeś i o tym co sądzę mikrofonie, po prostu użyłem go, myślałem, że ten, ale musiałem mocno edytować dźwięk, mocno, tutaj nie będę musiał edytować, bo jest Novox, więc Novox ma jakieś, no ścięższe, bo mam to u siebie tam takie konwerty analogowe na cyfrowo od razu. Ale czy miałbym teraz zmieniać na ten mikrofon, jak miałbym Novoxa? Wcześniej byłem głupi i myślałem, że będzie lepszy. Jest gorszy. Czy czuły jest może Novox? Novox zawsze był czułym mikrofonem. Ale nie polecam go, szczerze. Nie, Novoxa polecam, ale nie polecam tego mikrofonu, że jako dla mnie on odpada. On już odpada, od razu go skręcę lub zniszczę, nie wiem co z nim zrobię. Bo on się nie nadaje na audio mocne, on się nadaje na takie, nie powiem jakie audio, bardzo, bardzo złe. I jeśli by się chciał kupić, to o tym bym kupował, jeśli miałbym tego jakiegoś mikrofon na ten, to wtedy do tego interfejsu by spoko. Interes będę miał tylko do słuchawek, niestety szkoda, będę musiał tak zrobić, ale no niestety, ale nie nadaje się ten mikrofon do takich mocnych do takich potrzebnych jak ja potrzebuję, czyli takie, że muszę audio nagrywać mocne, wideo też takie tam. U mnie on nie znajdzie miejsca, po prostu on być pewnie do śmieci, albo go schowam w jego pudełku z kurna z tym ramieniem. Ja to patrzę, tylko kiedyś byłeś dobrym mikrofonem, a się zepsułeś jak są sterowniki
Jak się nie dajesz, masz za duży szum swój. Nie lubię dużego szumu. No mi zawsze... Będzie zawsze kiedyś taki mały szum, coś tym stał, ale... To jest czuł mikrofon też, no Vox jest mocno czuł. Tutaj jest czuły przez interfejs, ale... On jest strasznie czuły, bo niestety, ale... Jeśli ma taki szum własny, swój... Przez to, że on jest słabo wykonany od siebie. Nie wiem, czy twórcy lecieli bardziej w ramię, bo te ramię za 50 zł, to polecam, a jest krótsze. Kupowałem za 50 zł, no to było jest dłuższe niż te, co oni mają w tym zestawie. Jest krótkie, strasznie krótkie. Nie wiem, na czym się na to naciągnąłem. Szkoda, się naciągnąłem, bo wydałem, że na taki ten mikrofon to chyba 200 nawet ponad dałem. 100 na pewno. To 150 czy nawet 200. Czy to teraz bym polecał? No pewnie nie. Jeśli chcesz mieć dobre audio, też to lepiej wydać 350 zł razem, czy 360 za ten mikrofon. Innego nie polecę. Niestety nie polecę z tego mikrofonu, bo jeśli twórcy tak lecą z nami, ze mną bardziej w kulki, że o jaki jest dobry, wcale nie jest dobry ten mikrofon. Nie powiem mamie, że wywalam go albo coś z nim robię, bo sorry, ale nie. On u mnie nie zostanie, bo... Ale no... Twórcy tego mikrofonu zachowacili jak się, jak śmieci, nie powiem, że co. Ale kurna, taki szum. Rozumiem, że to jest tani mikrofon budżetowy, ale... Rozumiem, jakby ten szum był jakiś mały, bardzo mały, ale przy interfejsie audio to jest chorelny. Nawet przy Focusrite na pewno byłby taki szum jak przy nas Behringerze, kurna. Więc nie polecam tego mikrofonu, seriously, nie polecam od siebie. Mówiłem, że wcześniej polecam tak dalej. Wiem, że XLR wyprzedza mikrofon USB, ale na swoją ceną. Za co musisz wydać w XLR-ze? Czyli wydam takie same pieniądze, tak prawie że podobne, dla Novoxa, tylko na XLR-ze. To wtedy będzie ta jakość inna. A niestety ci tutaj zachowali się nie jak najgorszy sprzedawcy mikrofonów, niestety zachowali się, bo ale sorry, no proszę bardzo, jeśli miałbym teraz myśleć, jeśli miałbym Novoxa, miałbym myśleć o tym, to wolałbym uzbierać troszkę na Novoxa i przejść się z tamtym mikrofonem, ale jak już mam Novoxa, miałem gdzieś schowanego EMA, no to ja Novoxa będę używał, sorry, ale u mnie nie będzie istniał mikrofon inny jak ten, bo nie, serio szczerze, jeśli miałbym mówić o nim, nic już nawet tylko wspominać tego mikrofonu, bo on jest serio taki słaby. Wiem, o tak nagrywałem Mozosem, tym od jego tem, nagrywaliście. Tylko ile jeszcze obróbki daliście na audio, żeby kupować tylko tem? Ja się na to nic nie nabrałem, szkoda, że się na to nabrałem. Nie powinienem się tego nabierać, niestety się nabrałem. Szkoda mi moich pieniędzy, znaczy rodziców, ale szkoda tylko, że trochę zbieram. Szkoda mi tego właśnie, bo mogłem zaoszczędzić i kupić mocniejszy mikrofon. TAT2020, kurna. Który bym na XLR-ze miał, ale na pewno by była ta. Później bym zmienił, później bym po XLR-ze, powiedzmy, przeżył z tym ramieniem, ale miałbym już... Znając mnie, preampa do mikrofonu. A tak, myślałem, że preampa kupiła na tym mikrofonie, przecież są za dłuższe szumy. Przepraszam, że w 201 odcinku macie takie szumy. Przepraszam bardzo z mojego serca, ale myślałem, że będzie lepiej. Jest gorzej jak nie powiem co. Przepraszam was za bardzo, ale się to nie powtórzy. Teraz będę patrzył kurna na te mikrofony, które są polecane, które nie. Ten, on ląduje, szczerze, jak kupiłem go. Nie wystawiłem oceny za ten mikrofon i dobrze nie wystawię go, bo jak teraz bym chciał, to powiedziałbym złą ocenę. Gdzie minął rok, po korzystaniu po roku już. To szczerze, nie. Ja od siebie go nie polecam. Nie wiem, jak inni z budżetowym. Wolę Novoxa używać na razie, który, no, jest takim mini niby Blue Yeti, takim mini, ale daje swoją taką jakość, że masz zawsze dobre audio przy swojej cenie.
i teraz będę się takiego słuchał. A te 22 bym też na pewno kupił wtedy, jak jest Novox dobry, ale spróbowałbym na XR-ze. Troszeczkę tańszy jest, ale jeśli Behringer da radę z interfejsem, jest. Ej, widać mój monitor. Ej, wow! O, wow! Widać mój monitor. Nie zauważyłem. Będę musiał przestawić, chyba że. Czekajcie. O, już nie ma. Niedobry. Nie zauważyłem, że monitor mój widać. Tutaj widać go minimalnie. O, nie widzę, dobra. Już. Dobra. Słuchajcie, ja się na Behringerze i z interfejsem od Behringera UMC22. Dobry jest w sumie, jak był. Nie wiem, czy będzie teraz dobry na ten mikrofon, który kupię wtedy. Jeśli będzie dobry, no to wam powiem z całego serca, czy polecam wtedy na A22. Ja się będzie dobre, no to uzbierać tylko na na preampa. Musimy sprawdzić to. Jeśli będzie za rąbiście, no to seriously nie gadać, tylko brać wtedy będzie. Bo jeśli wydasz powiedzmy 3. Będę. Jeśli wydam i będzie dobre, to A22 szybko nie zmienię. Bo będzie dobre audio. Jeszcze jak będę mógł lepsze audio, no to miód malina będzie. A na razie ten mikrofon syf nie nadaje się na to wszystko, szkoda. Wcześniej nadawał się, bo wcześniej ten, ale sterowniki teraz przyszedłem ten mikrofon, bo niestety ten mikrofon nie lubi się chyba parować z innymi mikrofonami lub z jakimś interfejsem, żeby działał tak miód malina. Sorry, ale no teraz hejtuję ten mikrofon, bo czy rodziców pieniędzy wydam, ale ja zbieram też na te pieniądze, bo nie wydałem na cukierki czy coś w stylu. Nie jeden słodycz prawie, że więc jeśli miałem na to takie kolicz, no to myślałem, że o wow, będzie takie wow. No i co tutaj się wow jest? Żadne, bo kurna, ten mikrofon się po prostu. Nie polecam go teraz. Znaczy jest pandemia czy nie, nie polecam go. Nie polecam Jeszku, na to rozkręcę i sprawdzę, co on ma. No ten to ja wiem, co Novox ma, bo jest cięższy, ale lepszy. Lepszy od tego gówna po prostu. Nie powiem inaczej, bo przejechałem się. Przejechałem się za mocno i teraz będę to hejtował, niestety, bo myślałem, że będzie jakoś dobra. Porównałem Novoxa z tym i teraz Novox lepiej wypada niż ten, bo kiedyś był już może się ta karta dźwiękowa dorobiła, albo przez monitor, gdzie monitor jeszcze jest inny, no to jest fajnie. I teraz polecam Novoxa niż tego, że Novox kosztuje też 300, ale ma jakąś tą swoją jakość, taki jest niby podobny troszeczkę do, no do Blue Yeti nie będzie zawsze podobny, ale taki mini Blue Yeti, tak mógłbym powiedzieć szczerze. Bo kosztuje 300, czy o połowę chyba danie od Blue Yeti, ale jest też dobrym, mikrofonem, nie takim item i jest też przejechałem. Dzięki Mozos, ale nie znoszę was teraz, bo zepsuliście mi humor przez to, że taki gówniany mikrofon dajecie. Może muszę 800 MK Kit 900 Pro, to może też na USB, no na USB. Jeśli z XLR-em, to na XLR-ze musisz wydać kilka dobrych pieniędzy, tak naprawdę, jak nie tysiące. Zatem, jeśli miałbym teraz mówiąc polecać ten mikrofon, no to nie. Jest moja jedna, mówiąc rzecz, nie, ten mikrofon nie nadaje się na dzisiejsze czasy, kiedy ja wymagam od mikrofonów dobrego audia, dobrego, nie gównianego. Tam jest szum, więc bardzo jeszcze raz was przepraszam za ten szum w tamtym odcinku, ale to się nie powtórzy. Może będą minimalne szumy, ale mniejsze niż w tym, bo jest dobry mikrofon, dobre zyby, dobrze jest dźwiękowo i nie, wykresy nie skaczą, jeśli gdzie włączy, to jest mały szum na wykresie, a tam był duży szum na wykresie, jak pokazywał, więc teraz kompletnie zmiana odwrotu. USB dla mnie też jest dobry. Dopóki nie kupię tylko AT20, bo jeśli AT20 wyprzedzi Novoxa, no to oznacza, że Novox nie będzie tak mocno zawsze,
Ale jak będzie AT2020 trochę jest droższe, to chyba 60 zł. Jeśli będzie wyprzedza, no to dobra, rozumiem i zostaje tam ten. Jak tak, no to spoko. To wtedy jak kupię, to wam powiem, bo tak naprawdę teraz nie mam, więc mogę mówić jak to słyszałem na internecie. Jeśli AT20 u mnie, w moich rękach i u mnie będzie działał Moto.pl, to polecę wam wtedy. A teraz nam się kończy odcinek, więc co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej!